Gotowy? Zawsze. No, jest sobota rano. No i już trzeba zmodyfikować plany czasów. Udało nam się zaspać na pierwszy mecz. Ja wstałem. Ja tego samego nie mogę powiedzieć. Kurde, wiesz ile razy ten twój budzik dzwonił? 20 raz to dzwoni chyba. Co się zmieniło od ostatniej wizyty w Belgradzie? Wszystko się zmieniło. Miasto jest nie do poznania. Nie ma restauracji Paun. Została zburzona. I co tu teraz robić, jak Pauna nie ma? O, najwyższa pora ruszyć na jakiś mecz. Przed nami mecz trzeciej ligi serbskiej. Radnicki, Nowy Belgrad kontra... Ktoś. Wielkie derby Belgradu to są chyba. This is classic Balkan love story. Co tam załatwiłeś? No mówił taksówkarz, żeby poszedł z nami na mecz. Potem nas zawiezie na jeszcze jeden. You give the driver a beer. Really? Zimali. Zimali. It's okay. Dlaczego kierowcy nie mogłeś załatwić? Najlepszy taksówkarz w mieście. W międzyczasie zrobiło się bardzo międzynarodowo. W międzynarodowym gronie świętujemy dziś Międzynarodowy Dzień Bez Samochodu. So drivers can drink. You can drink and drive, it's no problem. Pierwsza połowa za nami, ale to było meczycho. Best game I've seen in my life. I went to the World Cup and this was a much higher level. It was like having sex with two girls at the same time. No cool. Działo się i na boisku, i na trybunach. To jest najnowsza moda stadionowa. New casual. No grappling. You brought it from England. Sexy football, sexy fashion. Wynik 0-0. Nawet kierowca wyglądał na zadowolonego. Ale jedna połowa na takim meczu wystarczy, lecimy dalej. Okej! A pod! It's good, very good, excellent! Very good, excellent! Teraz to dopiero będzie futbol. Jedziemy na drugą ligę, tak? Da? Ale ja nie wiem, kto gra. Ty wiesz, kto gra. Ja nie wiem. I have no fucking idea. It doesn't matter. Ale chyba jest 0-0 do przerwy. Ani idi drugo me! Ale widok. O kurwa. Się zaraz rozpłaczę. No. Operator się na czym innym koncentrował akurat? Padła bramka. Nie. Nie. A dla kogo ta bramka? Kurwa! O kurwa, jaka akcja. Idzie? Kończy. Ja pierdolę! Ale zajebał. 2-0. 2-0. Nie myślał, kurwa. Ej, kiedy był? Dobra, za dużo wrażeń jak na jeden mecz. Spierdalamy. To jakaś drobna kontuzja się pojawiła. Pojawiła się też koncepcja, że to jest od masturbacji. Tak? Tak jest, za dużo. Nie wiem jak to się stało, ale jest już 5:30. Rano. Co się działo w międzyczasie? Tajemnica. Tutaj są budynki wysokie. I w tym miejscu stał kiedyś restaurant Paun był w tym miejscu. W miejscu tych bloków. Znasz za jeden jad znowu sobie ubrał. Kurwa, znam za jedną minę. Dobranoc. I nagle zrobiła się niedziela rano. Magnes na kaca? Pomaga podobno. No dobra, pora ruszać na jakieś zawody sportowe. Jakie? To będzie mecz której ligi? What level is that? Czwarty. Czwartej. Who is gonna play? Bysk Batenica versus Studencki Grad. Znane firmy. Uznane. Uznane marki. Są bilety i to jest okaz naprawdę. Zajebisty. 48 osób na mecz przyszło. Ja mam 46. Nie zbieram biletów, ale to będzie... Zachowany okaz. Pierwszy w kolekcji. What did he say? What does w pizdu mean? Can you translate please, Sasha? It's not for TV. No i nie dowiedzieliśmy się, co to znaczy w pizdu. A tak zawodnik powiedział. Kurwa, ja też tak gówno, kurwa. Look, only here is dirt. We stand in dirt. Pół metra gówna na stadionie, akurat musieliśmy w to wejść. Kurwa. O kurwa. Ej! Zobacz. I dyki, kurwa, tam chodzą. W rogu, widzisz? Look, they came through the fence. Indyki zaraz wtargną na boisko.
Oni chyba się zbierają, szykują. Turkish invasion. Again, after all these years, Turkish again in Serbia. Po angielsku to dobrze brzmi. Po angielsku indyk to Turkey, to Turkish invasion on Serbia. I batajnica. Pięknie. Jesteśmy świadkami, świadkami inwazji. Znów się zaczyna wojna. Wybij na róg, będzie rób rożny. Yes, it's a corner kick now, look. Right by the Turkish. They're gonna attack the player. They run away. Chyba indyki też przeczuwają, że tam rzut rożny się jest. Uciekły wszystkie, uciekły. Ale się dzieje. O kurwa, o kurwa, gol! O kurwa! Niesamowita jakaś bramka padła. Przerwę 0-1 i co teraz? Ciekawie się zapowiada druga połowa, nie? Jeszcze ciekawiej. Jeszcze ciekawiej. Zła sytuacja była, nie? Tak, było blisko. Koniec. Ale to było meczycho. Zakończyło się 0-1. What a game. What a game. No i już tylko jeden meczek przed nami. Idziemy? Mi się nie chce za bardzo. You want to go? Maybe we don't go to the game. Nawet trochę kibiców na ten mecz przyszło. Gospodarze to Partizan. Radzi ekipa, Partizana. A goście co jest gościem? Niemanio Petrowicz i Strzelenek. No mecz może być niezły, ale mam nadzieję, że kibice nie zakłócą tego widowiska w ten sposób. Pirotechniczka. Bez pirotechniczka nie będzie w ogóle. Speaker zapowiedział, że nie będzie żadnej pirotechniki. Ja mu wierzę. Po meczu, jak? Tak. Ostatnio po derbach Warszawy Inter Coco Jumbo też miałem mieszane uczucia. Mam wrażenie, że na tych derbach Belgradu to z roku na rok jest tak jak na kartofliskach. Oraz kurwa grzeczniej. Brakuje takiego charakteru, więc chyba trzeba będzie poprosić naszego eksperta od stadionowego Savoir Vivru. Kurwa, ja pierdolę. Przygotował jakąś odezwę dla kibiców z Belgradu. Tak, jebanina jest w Belgradzie, no i tyle, no. Weźcie się tam, ogarnijcie, bo już ludzie przestaną nawet z Polski do was przyjechać. W takim meczu to nawet nie wiem, czy mi się chce iść na piwo. Dobra, panie. Poniedziałek rano, pan podsumuje ten, te wczasy. Najpierw pan się obróci i oceni ten obraz. Kurwa. O co w nim chodzi? Że artysta trochę przesadził z liczbą białych kresek. Będzie pan jeszcze chciał wracać do tego Belgradu? Jutro. Jutro. A w sumie to najchętniej bym wrócił jutro też.